Wraz z nami szkoleniowiec RES-owi Mirosław Hajdo. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Trenerze, spotkań stykowych z punktu widzenia układu tabeli ciąg dalszy. Jutro gramy ze Skrą Częstochowa, nad którą mamy 3 punkty przewagi. Jak nastroje w szatni przed tym arcyważnym spotkaniem? Nastroje się generalnie od początku rundy nie zmieniają. Wiemy doskonale, o co gramy i myślę, że ten mecz, który się odbył, już jest za nami. Szkoda, bo mieliśmy też momenty takie, gdzie mogliśmy co najmniej pokusić się o jedną bramkę. Nie udało się, ale myślę, że do tej pory zrobiliśmy już na tyle dużo, że nie musimy tego meczu tak rozpamiętywać. Na tyle dużo w tym kontekście, że dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, gdzie nie jeden zespół z tych, z którymi tak walczymy o życie, chciałby być. Chłopaki wykonali i tak dużą pracę od września, żeby być na powierzchni. Na razie na tej powierzchni jesteśmy i chcemy się utrzymać na tej powierzchni jak najdłużej i na pewno jedziemy na ten mecz w pozytywnym bardzo nastawieniu. Skra wygrała w ostatniej kolejce arcyważne spotkanie, pokonując Sandecję, ale wiemy też, że w meczu przegranym z Wisłą prezentowała się bardzo dobrze pod względem sportowym. Czy macie świadomość tego spotkania z rywalem, który jest na fali bądź co bądź wznoszącej? Tak, Skra gra dobrą piłkę, jest to zespół zdyscyplinowany taktycznie i na pewno, tak jak powiedziałeś, jest teraz na tej fali, tak? Ale jak pokazała nieraz pierwsza liga, że mecz meczowi nie jest równy i myślę, że my nie jedziemy się bronić i absolutnie nie jedziemy jako chłopcy do bicia. Jestem o tym przekonany, że jedziemy tak zapunktować oczywiście. Jestem o tym przekonany, że damy z siebie wszystko w tym spotkaniu i że jesteśmy do tego meczu dobrze przygotowani. Czy pogoda storpedowała plany, jeśli chodzi o jednostki treningowe i czy udało się wybrnąć z tej śnieżnej niespodzianki, która pojawiła się nad Podkarpaciem? Obfite opady śniegu, tego chyba nikt się nie spodziewał. Na pewno nasza płyta, nawet jak jest sucho, to jest no, ciężko trenować. Natomiast faktycznie śnieg nie pozwolił do końca skorzystać z niej, choćby dzisiaj, bo poszliśmy na rozruch na sztuczne boisko, ale wczoraj udało się przed tymi mocnymi opadami potrenować i zrobić to, co chcieliśmy zrobić. Trener Mirosław Hajdo, dziękujemy za poświęcony czas. Dziękuję bardzo.